W dzisiejszym filmie pragniemy przybliżyć Państwu historię oraz sposób funkcjonowania muru berlińskiego. Otóż mur berliński był systemem umocnień o długości około 156 km, składającym się z betonowego muru, okopów, zapór drutowych i min. Zwany również eufemistycznie w języku propagandy NRD antyfaszystowskim wałem ochronnym. Oddzielał on Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i NRD. Był to jeden z symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się z Berlina Wschodniego przez strzeżoną granicę do Berlina Zachodniego, wielu uciekinierów zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna, ponieważ różne źródła podają różne dane, które wahają się jednak od 136 do 239 śmiertelnych przypadków. Jednak skupmy się na tym, jaka jest historia powstania muru berlińskiego. Otóż po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Niemcy na mocy postanowień Konfederacji Jałtańskiej podzielone zostały na cztery strefy okupacyjne, administrowane i kontrolowane przez USA, Związek Radziecki, Wielką Brytanię i Francję. Podobnie na cztery sektory podzielono również Berlin. Berlin stał się głównym miejscem rozgrywek pomiędzy organizacjami szpiegowskimi obu bloków politycznych. W 1948 roku doszło do pierwszego poważnego kryzysu w zimnej wojnie, którego przyczyną była blokada Berlina zastosowana przez Związek Radziecki. 23 maja 1949 roku ustanowiona została konstytucja nowego państwa niemieckiego, powstałego z połączenia trzech zachodnich stref okupacyjnych. We wrześniu na podstawie tej konstytucji utworzono Republikę Federalną Niemiec, czyli RFN, a 7 października tego samego roku Niemiecką Republikę Demokratyczną, czyli NRD. Formalnie Berlin miał status miasta zdemilitaryzowanego, składającego się z czterech sektorów i był niezależny od obu państw niemieckich, co w praktyce nie miało jednak większego znaczenia. Berlin Zachodni miał w przybliżeniu status kraju związkowego Niemiec. Natomiast Berlin Wschodni został nielegalnie ogłoszony stolicą NRD. Już latem 1945 roku zostały wyznaczone linie demarkacyjne, czyli tymczasowa granica państwa. Przy części z nich postanowiono również szlabany i biało-żółte pale, a na drzewach pojawiły się kolorowe znaczniki. Do przekraczenia granicy stref potrzebne było odtąd zezwolenie. Od powstania NRD rosła stale liczba obywateli emigrujących do RFN. W 1952 roku granica wewnątrzniemiecka została przez NRD zabezpieczona z użyciem płotów, strażników i urządzeń alarmowych. Utworzono 5-kilometrową strefę ochronną, w której poruszać. Otwarta pozostała natomiast granica sektorów pomiędzy Berlinem Zachodnim i Berlinem Wschodnim. Była to luka, której nie sposób było kontrolować. W latach 1949-1961 około 2,6 miliona ludzi opuściło NRD. Z tego w samych pierwszych dwóch tygodniach sierpnia 1961 roku wyemigrowało około 47 tysięcy osób. 4 sierpnia 1961 roku rozporządzenie wschodnioberlińskiego magistratu zobowiązało te osoby do zarejestrowania się i płacenia czynszu za mieszkania w markach zachodnioniemieckich. Ulice prowadzące z Berlina Wschodniego do Zachodniego oraz środki komunikacji były już przed budową muru doskonale kontrolowane. Kontrole te miały na celu wykrywanie osób podejrzewanych o chęć ucieczki z NRD, czy też o przemyt. Rosnący dystans między wschodem a zachodem widać było na płaszczyźnie politycznej. Na przykład w ramach zimnej wojny zaczęto grozić podjęciem kroków zbrojnych. Prowadzono permanentną wojnę dyplomatyczną. Granica oddzielała już nie tylko dwie części Niemiec, lecz także stanowiła część granicy między RWPG a EWG oraz między NATO a Układem Warszawskim, a więc między dwoma różnymi polityczno-ideologicznymi blokami.
7 sierpnia w przemówieniu radiowym Chruszczow ogłosił zwiększenie stanu wojsk radzieckich na zachodniej granicy, jak również mobilizację rezerwistów. W sobotę 12 sierpnia do BND nadeszły z Berlina Wschodniego następujące informacje. 11 sierpnia 1961 roku w Komitecie Centralnym Partii odbyło się zebranie sekretarzy, na którym oświadczono m.in., że rosnąca liczba uciekinierów zmusza do rozdzielenia wschodniego sektora Berlina i części zachodniej w ciągu najbliższych dni. W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku wojsko oraz 5 tysięcy funkcjonariuszy niemieckiej policji granicznej, 5 tysięcy funkcjonariuszy policji ochronnej i skoszarowanej policji ludowej oraz 4,5 tysiąca członków robotniczych oddziałów samoobrony rozpoczęły blokadę ulic i torów kolejowych prowadzących do Berlina Zachodniego. Radzieckie oddziały utrzymywały stan gotowości bojowej i obecne były na alianckich przejściach granicznych. Wszystkie jeszcze istniejące połączenia komunikacyjne między obiema częściami Berlina zostały przerwane. Wyjątkowo funkcjonowały nadal zachodnio-berlińskie linie metra na trasach biegnących tunelami na terytorium Berlina Wschodniego. Jednak stacje były zablokowane tak, że wsiadanie i wysiadanie było niemożliwe. Od godzin wieczornych 13 sierpnia pociągi te przejeżdżały nie zatrzymując się na dotychczasowych stacjach, które odtąd zyskały miano stacji widm. Określenie jednego tylko dnia jako dnia budowy muru jest określeniem niewłaściwym, ponieważ tego dnia zostały zablokowane granice pomiędzy sektorami. Zbudowano tylko płoty lub zamurowano wejścia do domów mieszkalnych. W trakcie trwania budowy muru dochodziło wciąż do prób ucieczek, m.in. przez okna z domów stojących na granicy. Wkrótce zamurowano również okna w tych domach, a po przesiedleniu mieszkańców domy te zburzono. 24 sierpnia władze radzieckie oznajmiły, że korytarze powietrzne prowadzące do Berlina Zachodniego zostały bezprawnie użyte do przemycania na teren Berlina Wschodniego agentów i odwetowców oraz militarystów. Do września 1961 roku tylko ze służb zabezpieczających budowę muru zachodniego zdezerterowało 85 osób. Poza tym podjęto 216 udanych prób ucieczek, obejmujących 400 ludzi. Kanclerz Konrad Adenauer jeszcze tego samego dnia zaapelował przez radio o spokój i rozsądek. Berlin Zachodni odwiedził dopiero po 2 tygodniach od wybudowania muru. Tylko urzędujący w tym czasie burmistrz Berlina Zachodniego protestował energicznie, choć bezskutecznie, przeciwko podziałowi Berlina Zachodniego murem i ostatecznemu podziałowi miasta. Reakcje zachodnich aliantów na budowę muru nastąpiły dosyć późno, ponieważ 20 godzin minęło, zanim na granicy pojawiły się patrole wojskowe. Dopiero po 40 godzinach wysłano oficjalny sprzeciw do radzieckiego komendanta Berlina. Protesty dyplomatyczne aliantów, wskutek konieczności dopełnienia wymogów formalnych, nadeszły do Moskwy dopiero po 72 godzinach. Całą sytuację skomentował prezydent Stanów Zjednoczonych, John Kennedy. Niezbyt ładne rozwiązanie, ale 1000 razy lepsze od wojny, brzmiała jego wypowiedź. Mimo wszystko amerykański prezydent poparł wolne miasto Berlin. Wysłał trasą tranzytową do Berlina Zachodniego dodatkowy oddział w sile 1500 żołnierzy i powołał do czynnej służby generała Lucjusza Kleja. Groźnie wyglądająca konfrontacja amerykańskich i radzieckich jednostek miała miejsce 27 października 1961 roku, kiedy to na skutek nieporozumień na linii granicznej stanęło przeciwko sobie po 10 czołgów amerykańskich i radzieckich. Następnego dnia obie grupy zostały odwołane. W czerwcu 1963 roku Berlin odwiedził amerykański prezydent John Kennedy. Przed ratuszem wygłosił przemówienie na temat muru z historycznymi słowami: „Jestem Berlińczykiem”. Ten symboliczny akt miał olbrzymie znaczenie dla mieszkańców Berlina Zachodniego w obliczu amerykańskiej akceptacji budowy muru. All free men, wherever they may live. Citizens of Berlin,
And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Zachodnioberlińczycy już od 1 czerwca 1952 roku nie mogli swobodnie podróżować do NRD. W wyniku długich negocjacji w 1963 roku zawarto porozumienie umożliwiających 500 000 zachodnich Berlińczyków odwiedzenie krewnych we wschodniej części miasta pod koniec roku. Propaganda Niemieckiej Republiki Demokratycznej określała mur i całkowicie zabezpieczenie granic od strony RFN mianem antyfaszystowskiego wału ochronnego, który powinien chronić NRD przed emigracją, szpiegostwem, sabotażem, przemytem, wyprzedawaniem i agresją Zachodu. W celu krzewienia i potwierdzenia tej teorii urządzono procesy pokazowe domniemanych sabotażystów. W rzeczywistości zabezpieczenia graniczne skierowane były głównie przeciwko własnym obywatelom. Temat muru, jak i masowych ucieczek z NRD nie był poruszany publicznie. Na przestrzeni czasu od 13 sierpnia 1961 roku do 9 listopada 1989 zorganizowanych było 5075 udanych ucieczek do Berlina Zachodniego lub RFN, w tym 574 dezercje. Mur berliński upadł w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989 roku. Po przeszło 28 latach istnienia, przygotowania NRD do kontrolowanego otwarcia muru sięgają października 1989 roku. Tłumy mieszkańców Berlina, nie zważając na długie wyczekiwanie w kolejkach na przejściach granicznych, nadal masowo udają się do zachodniej strony miasta. Dzisiaj otwarto dwa kolejne przejścia, w tym na moście Glinicker, który w przeszłości był miejscem przekazywania szpiegów z obu stron. Wschodnio-berlińscy goście witani są nadal niezwykle serdecznie i hojnie. Miejscem najdłuższych kolejek są banki i kasy oszczędności, które wypłacają obywatelom NRD po 100 marek zachodnich na osobę. Wiele sklepów wprowadza ulgi i rabaty, a niektóre przygotowały tysiące paczek dla swoich nowych odbiorców. Po raz pierwszy od chwili otwarcia granicy doszło do incydentu przy bramie brandenburskiej po zachodniej stronie. Setki młodych ludzi, używając młotków, przecinaków i haków, naruszyło betonową płytę muru, którą następnie oderwano ciągnikiem, powodując wyrwę w murze. Interweniowała zachodnioberlińska policja. Natomiast żołnierze NRD-owskiej Straży Granicznej użyli armatek wodnych i po opanowaniu sytuacji przystąpili do naprawiania muru. Przed placówkami paszportowymi policji NRD-owskiej w całym kraju ustawiają się tasiemcowe kolejki po uzyskanie wizy na okresowe wyjazdy. Dotychczas wizy okresowe otrzymało 2 700 000 osób. A to już wieczorne zdjęcia z Berlina zarejestrowane przez ekipę telewizji polskiej ze Szczecina. Po obu stronach muru wielka fiesta. Tańce, muzyka i strzelające korki od szampanów stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Czekaliśmy przy granicy, tam ludzie, oklaski, wszystko, to nie można sobie wyobrazić. Bardzo kochamy Polskę, bo to był jedyny kraj dla nas, który w ogóle miał jakiś tam odcień wolności. Wciąż słychać stukot młotów rozbijających mur. Po wschodniej stronie wzmocniono jednak posterunki służb granicznych i wojska. Tak naprawdę chyba nikt nie wie, jak długo będzie trwać to święto. Do otwarcia muru doprowadziły masowe demonstracje w okresie wschodnioeuropejskiej jesieni ludów. Był to proces przemian ustrojowych w bloku wschodnim, który doprowadził do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, określany w Niemczech jako czas przemian, pokojowej rewolucji w NRD. Obywatele NRD zostali entuzjastycznie przyjęci przez zachodnich Berlińczyków. Większość piwiarni w pobliżu muru spontanicznie zaoferowała darmowe piwo.
Przy murze zgromadziły się tłumy ludzi, między nimi trąbiąca kawalkada samochodów. Obcy ludzie padali sobie w objęcia. W euforii wielu Berlińczyków wdrapywało się na mur. Po ogłoszeniu informacji o otwarciu muru, Bundestag w Bonn przerwał wieczorem swoje bieżące posiedzenie. Po krótkiej przerwie minister urzędu kanclerza odczytał stanowisko rządu, a przedstawiciele frakcji wyrazili w swoich oświadczeniach zadowolenie z zaistniałych wydarzeń. Następnie obecni w sali obrad posłowie odśpiewali spontanicznie hymn narodowy. Upadek muru był wyróżniającym się wydarzeniem w historii świata. Po 9 listopada muru strzeżono początkowo z taką samą intensywnością. W okresie tym nie pozwolono na niekontrolowane przekraczanie granic przez wyłomy w murze. W NRD przypuszczano wówczas najwyraźniej, że stworzona przez reżim granica istnieć będzie jeszcze przez czas nieokreślony. W pierwszych tygodniach po otwarciu muru oddziały Straży Granicznej próbowały nawet naprawiać wyłom. Ale już podczas weekendu po 9 listopada rząd NRD całkiem nieoczekiwanie oznajmił, że zostaną otwarte nowe przejścia graniczne lub rozbudowane stare. W grupie tej znalazło się kilka przejść mających szczególne znaczenie symboliczne, jak choćby przy Placu Poczdamskim. To właśnie na tych przejściach zebrały się tłumy czekające na otwarcie, wiwatując w chwili, gdy usuwano kolejną betonową płytę. 1 lipca 1990 roku, z dniem wejścia w życie Unii Walutowej, dozór muru i wszelka kontrola graniczna zostały zniesione. Już 13 czerwca 1990 roku rozpoczęto oficjalną rozbiórkę muru. Brało w niej udział ponad 300 wschodnio-niemieckich pograniczników, od 3 października 1990 roku także 6 tysięcy saperów, którzy wyposażeni byli w 175 samochodów ciężarowych, 65 dźwigów, 55 koparek i 13 buldożerów. Rozbiórka muru dzielącego miasto została oficjalnie zakończona 30 listopada 1990 roku. Mur berliński, jak i wewnętrzna granica pomiędzy RFN i NRD, został uzupełniony zaporami przeciwczołgowymi, rowami, zasiekami, wieżami strażniczymi i drogami kontrolnymi. System ten był w ciągu minionych dziesięcioleci systematycznie rozbudowywany i ulepszany. Wchodziło w to przymusowe przesiedlenie mieszkańców domów znajdujących się w pobliżu muru, a następne ich wyburzenie przy użyciu ładunków wybuchowych. Działania te doprowadziły do tego, że poprzez niegdyś gęsto zaludnione tereny miasta prowadziła w ciągu nocy jasno oświetlona przesieka. Na wiosnę 1989 roku, według informacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa, w skład umocnień i zabezpieczeń muru berlińskiego wchodziły 112 km muru betonowego oraz ceglanego, 44,5 km płotu z siatki stalowej, 44 km umocnień granicznych pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Były to granice sektorów. 0,5 km to były resztki murów, zabudowań lub murów otaczających posesje. 59 km muru zbudowanego z płyt betonowych o wysokości 3,4 m. 68 km rozciągniętych metalowych płotów o wysokości 2,9 m. Była to tak zwana blokada pierwszoliniowa. 114 km płotów granicznych i zaporowych. 186 wież obserwacyjnych, 31 punktów dowodzenia, 259 stanowisk strzeżonych przez psy oraz 20 bunkrów. W końcowym stadium rozbudowy na niektórych odcinkach dopiero pod koniec lat 80. umocnienia graniczne znajdujące się na terytorium NRD lub terytorium Berlina Wschodniego składały się, rozpoczynając od strony Berlina Wschodniego lub NRD, z następujących elementów. Mur wewnętrzny z betonu lub siatki stalowej o wysokości od 2 do 3 metrów. To było zabezpieczenie zaplecza kraju. Urządzenia sygnalizujące, zainstalowane tuż nad ziemią, wywołujące alarm przy dotknięciu. Płot z siatki kolczatej lub sygnałowej do 2 metrów wysokości. Wybiegi dla specjalnie tresowanych psów.
rowy zapobiegające przekroczeniu pasa granicznego przy pomocy pojazdów mechanicznych. Zapory przeciwczołgowe zespawanych na krzyż szyn kolejowych. Zostały one jednak zdemontowane jako rekompensata za otrzymane z RFN kredyty. Drogi do patrolowania i nadzoru granicy służące również do transportu załóg obserwujących, wieże strażnicze lub transportu oddziałów wsparcia, wieże wartownicze. W 1989 było ich 302 sztuki, wyposażone w reflektory. Pas kontrolny codziennie na nowo bronowany, aby uwidocznić ewentualne ślady stóp. Mur betonowy z elementów wysokości 3,75 metra, uwieńczony betonową rurą, utrudniającą chwycenie się. Przed murem od strony Berlina Zachodniego znajdował się kilkukilometrowy pas ziemi, który należał do NRD. Na przylegającym do bramy brandenburskiej obszarze Berlina Wschodniego prowadzono tak zwane głębokie zabezpieczenie. Chodziło w tym przypadku o ciągłe patrolowanie tego terenu przez cywilnych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa. Mieli oni zapobiegać nielegalnym przekraczaniom granicy lub ewentualnym nielegalnym zgromadzeniom czy demonstracjom. Szczególnie chodziło o to, aby wypadki takie nie mogły być obserwowane z terenu Berlina Zachodniego. Odpowiedzialny za ochronę granicy z Berlinem Zachodnim był oddział Grupy Środek Straży Granicznej NRD, do którego według informacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa należało na początku roku 1989 11,5 tysiąca żołnierzy plus 500 pracowników cywilnych. W skład wyposażenia oddziału Grupy Środek wchodziło 567 transporterów opancerzonych, 48 granatników, 48 dział przeciwpancernych, 114 miotaczy ognia, 156 pojazdów opancerzonych, częściowo ciężkie pojazdy saperskie i 2295 pojazdów mechanicznych. Dodatkowo 992 psy patrolowe. W murze berlińskim znajdowało się około 25 przejść granicznych, 13 przejść drogowych, 4 kolejowe i 8 rzecznych, co stanowiło łącznie około 60% przejść granicznych między NRD i RFN. Miejsca przejść granicznych pomiędzy zachodnim a wschodnim Berlinem i terytorium NRD były po stronie NRD bardzo rozbudowane. Przy wjeździe i wyjeździe z NRD podróżni byli niekiedy bardzo skrupulatnie kontrolowani. Za nadzór i bezpieczeństwo nad ruchem turystycznym, jak również za ściganie i aresztowanie osób podejrzanych na terenie przejść granicznych, odpowiedzialne były oddziały kontroli paszportowej Wydziału nr 6 Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, umundurowane tak samo jak Straż Graniczna NRD. Budowa, bieżąca rozbudowa i utrzymanie pilnie strzeżonego muru stanowiły na przestrzeni dziesięcioleci poważne obciążenie finansowe dla NRD. Z poniesionych na przestrzeni lat 1961-1964 kosztów w wysokości prawie 2 miliardów marek wschodnioniemieckich przeznaczonych na rozbudowę muru i obsługę urządzeń granicznych, 22%, czyli 400 milionów marek, przypadło na mur berliński. Liczba ofiar pozostaje sporna. Nie udało się dokładnie ustalić, gdyż przypadki śmiertelne na granicy NRD były utajane przez odpowiedzialnych za to urzędników państwowych. Prokuratura berlińska podała w roku 2000 liczbę udowodnionych śmiertelnych ofiar przemocy przy murze berlińskim wynoszącą 86 osób. O trudności ustalenia prawdy świadczy fakt, że w latach 2000-2004 Komisja Robocza 13 sierpnia skorygowała liczbę zabitych przy murze berlińskim z 238 do 190 przypadków. Od 5 sierpnia 2005 roku pracuje powołana przez Stowarzyszenie Muru Berlińskiego i Centrum Badań Historycznych w Poczdamie Komisja Badawcza z celem ustalenia dokładnej liczby ofiar oraz udokumentowanie i udostępnienie opinii publicznej przebiegu wydarzeń. W balansie przejściowym z dnia 8 sierpnia 2006 roku stwierdzono, że na 268 zbadanych przypadków
Udowodniono dotychczas 125 przypadków śmiertelnych, spośród których 62 przypadki znajdują się na innych listach ofiar i dlatego należy je jednoznacznie wykluczyć spośród ofiar muru. 81 przypadków musi być dokładniej zbadanych. Połowa ofiar zginęła w pierwszych 5 latach od zniesienia muru, natomiast 2/3 do roku 69. Większość ofiar stanowili młodociani i mężczyźni poniżej 30 roku życia. Po tej publikacji doszło do sporów o liczbę ofiar i metodę badań przypadków przy murze. Komisja robocza 13 sierpnia, która w międzyczasie powróciła do liczby 262 ofiar muru, zarzuciła komisji badawczej świadome zaniżanie liczby ofiar z powodów politycznych. Komisji roboczej, w której badaniach według własnego oświadczenia nie uczestniczą historycy, zarzuca się, że umieściła w swoich listach wiele niewyjaśnionych przypadków, a także przypadki niezwiązane z murem lub którym w międzyczasie nawet zaprzeczono. W tej chwili przed Państwem widnieją zdjęcia udowodnionych ofiar muru. Według danych szacunkowych około 75 tysięcy obywateli NRD stanęło przed sądami pod zarzutem próby ucieczki, za co według artykułu 213 kodeksu karnego NRD groziła kara do 8 lat więzienia. W przypadku schwytania z bronią w ręku, uszkodzenia urządzeń granicznych lub umożliwienia ucieczki siłom zbrojnym zasądzono co najmniej 5 lat. Osobom pomagającym w ucieczce groziło nawet dożywocie. Za chwilę zostanie wyświetlony film, jak wyglądały ucieczki przez okno. As the communist barrier between East and West Berlin grows higher and stronger, the more determined grows the will of those in the East to escape. Along the border, East Berliners are forced to evacuate their homes as the communist police move to prevent their escape. Camera crews are harassed by reflecting mirrors in the hands of East German police, and water hoses are played on equipment. Nevertheless, our reporters are able to come up with some remarkable pictures, despite these hazards. Smoke and tear gas bombs sometimes boomerang on the East German troops. It's like a deadly game of badminton. East Berliners who have apartments facing the border take the long chance when they get orders to leave their homes for the interior. While an East German guard attempts to yank her back to prison, West Berliners pull her to a fire net and freedom. Of danger from fourth and fifth floor windows, from any hatchway open to escape, they flee. This woman drops into a net held by alerted firemen, and then, as a tense crowd watches, she is followed by her husband. But first, he throws out a few prized possessions. Determined to protect their people from such temptations, the East Germans are razing homes and buildings along the border and creating a 10-foot ditch to prevent autos and trucks from crashing the barrier. The East Germans don't seem to have guards enough to plug every hole. When a soldier's attention is diverted by others, a hole is cut in the barbed wire and Khrushchev's face is slapped again. Can capture but a few isolated instances of these heroic escapes, but enough to present a remarkable document of our time. Remember, these people are risking their very lives to taste something we too often take for granted, liberty.
At times, the border guards seem to make but half-hearted attempts to stop their fleeing countrymen. They never use their guns within camera range, though there have been many reports of shootings. Maybe someday they too hope to sample the sweet taste of freedom. W 1962 roku otwarto Muzeum Muru. Znajduje się ono obok dawnej granicy między częściami miasta. Należy ono do najczęściej odwiedzanych muzeów Berlina. Muzeum ukazuje sposoby zabezpieczenia granic w Berlinie oraz prowadzi dokumentację dotyczącą udanych ucieczek przez granicę, do umożliwienia których zostały użyte m.in. balony, samochody, wyciągi krzesełkowe, a nawet miniaturowa łódź podwodna. Były pas graniczny jest nadal rozpoznawalny w wielu miejscach. Szeroki pas będący pozostałością obszaru Międzymurza jest obecnie nazywany pasem muru. W gęsto zabudowanym centrum Berlina, poprzez sprzedaż i szybką zabudowę, pas został wykorzystany dla celów miejskich. Oprócz tego wykorzystywano go do wielu różnych celów. Spory wokół zwrotu terenu zajętego przez mur nie są jeszcze zakończone. Właściciele terenów późniejszego muru zostali po jego budowie wywłaszczeni, a mieszkańcy wysiedleni. Kwestia zwrotu nieruchomości i odszkodowań nie została uregulowana w podpisanym 31 sierpnia 1990 roku traktacie zjednoczeniowym. Dopiero w ustawie z 15 lipca 1996 określono, że byli właściciele mogą odzyskać utracone mienie, gdy wpłacili 25% obecnej wartości nieruchomości i nie są one wykorzystywane na pilne potrzeby publiczne lub nie są przekształcone w interesie publicznym osobom trzecim. W tym przypadku byłym właścicielom przysługuje odszkodowanie w wysokości 75% wartości nieruchomości. Szlak muru berlińskiego przebiega wzdłuż pasa muru wokół całej zachodniej części Berlina. Ta ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 160-kilometrowej trasy byłych umocnień granicznych jest prawie całkowicie wyasfaltowana i wiedzie głównie przez byłe ścieżki patroli. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie lajka oraz udostępnijcie go dalej, aby więcej osób dowiedziało się o historii muru berlińskiego.